Dzień dobry Państwu. Reprezentuję Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury, również Polską Izbę Technologii i Wyrobów Naturalnych. Jest to Izba Samorządu Gospodarczego Ogólnopolska, która skupia około 140 podmiotów gospodarczych, które wytwarzają naturalne nawozy, naturalne środki ochrony roślin, korzystają, przetwarzają naturalnie uprawiane płody, tak jak macie Państwo dzisiaj pierogarnie piaski, o których będę mówił w prezentacji, i również inne podmioty, które ze świadomego wyboru stosują naturalne technologie. Biologizacja to być może dla niektórych Państwa jest szokujące, bo cóż, można biologizować, wszystko jest biologią. Ale okazuje się, proszę Państwa, że my odeszliśmy, zapomnieliśmy o tym lub odrzuciliśmy to, co pierwsze pokolenia, co nasi poprzednicy doświadczyli, ponieważ jak się zastanowimy przez moment, to pierwsza cywilizacja musiała funkcjonować o prawa biologiczne. Musiało być wszystko w zgodzie z prawami natury. Natomiast dziś my musimy od nowa zacząć zdrowe życie, od nowa pisane tak jak ciągle niewygodny Cyprian Kamil Norwid pytał, czy ludzkość chce iść ścieżką postępu czy podstępu. Dla niego postęp byłby wówczas, kiedy tworzona przez człowieka technosfera dekodowałaby biosferę, czyli czerpałaby z natury, z przyrody. Natomiast podstęp jest wówczas, kiedy tworzona przez człowieka technosfera podporządkowuje biosferę. W jakim okresie jesteśmy, myślę, że sami Państwo sobie odpowiecie. Bo prawdą jest, że wydaje się, że pan Rzochowski ma rację, bo prawdą jest, że dziś jesteśmy, można powiedzieć, skazani rzeczywiście na suplementację. Ale moja prezentacja pokaże Państwu, że jeśli ruszymy głowami, to naprawdę tak nie jest. Można wszystko odwrócić w drugą stronę. I tenże Cyprian Kamil Norwid dodawał również, żeby człowiek wpadł na refleks, na przemyślenie, dodawał, że liczba, wielkość, mnogość na pewno jest jednostką miary, ale tylko tam, gdzie nie chodzi o jakość. Proszę Państwa, ci, którzy są z półki wiekowej mojej, bo jest tu ileś znacznie młodszych, takich osób, które już nie pamiętają czasów PRL-u, i pamiętacie być może takie pojęcia, takie określenie, że jak coś było no nie do przeskoczenia, coś było tak zaskakującego, nienormalnego, mówiło się, że sprawa wygląda jak ruski kwadrat. Nie wiem, czy pamiętacie, jakie miał wymiary ruski kwadrat. Miał 6×9, ale dlatego, że jak się było pod stołem, to ta szóstka mogła wyglądać jak dziewiątka. Ale dzisiaj, proszę Państwa, mamy zupełnie inny kwadrat brukselski, który jest 9×6. I też w tym czasie, w tamtych czasach nauczono nas, że jeśli coś było zapisane, to na pewno nie było to robione. I tu, proszę Państwa, przytaczam, co Światowa Organizacja Zdrowia, co FAO, co Organizacja dla Zdrowia, dla lepszego dobudowania dobrostanu zwierząt postanowiły współdziałać na rzecz wspólnego zdrowia. Czyli chcemy, a czy jest taka wola, aby koordynować działania przeciwdziałające zagrożeniom zdrowia. Począwszy, i tu już proszę Państwa jest nasz wkład, ponieważ działamy od 10 lat, chcemy pójść od początku, czyli tam,
gdzie jest podstawa cywilizacji naszej. Początek zdrowia, proszę Państwa, jest w glebie. Jeśli tego nie zrozumiemy i nie zaczniemy szanować i nawoływać, szanować również z własnego wyboru najstarszego zawodu, jakim jest rolnik, to zobaczycie Państwo z tej prezentacji, myślę, że się dacie przekonać, że nie ma szans na zdrowie. Jeśli nie będziemy dbać o zdrowie mikroflory i fauny, czyli tego wszystkiego, co żyje w glebie, ponad 25% wszystkich stworzeń istniejących na Ziemi żyje w glebie, ale w glebie, która nie jest traktowana jak kadź związków chemicznych. I oczywiście od tego idzie przez rośliny, zwierzęta, ludzi i to jest, proszę Państwa, coś, co otrzymaliśmy. I ze wstydem trzeba powiedzieć, że my nie mamy jako dzisiejsze pokolenie co przekazać swoim wnukom, bo na pewno wzięliśmy kredyt, który nie zdążymy oddać. Nie oddamy go za swojego życia, kredyt od natury. Jak to, proszę Państwa, jest, że te zwierzęta nie mają dyrektywy koordynującej? Jak to jest, że kot, który czyści się, liżąc swoją sierść, pies, który ma problem w układzie pokarmowym, ten kot, który ma problem z wyrzuceniem gałki sierści i pies, który ma problem ze swoim na przykład żołądkiem, wiedzą, gdzie znaleźć pesz w takim trawniku zabrudzonym jak w Warszawie. To kto na obraz i podobieństwo został stworzony? Pies i kot? Nie my? Co my zrobiliśmy, że w ogóle nie mamy żadnego kontaktu, nie czytamy tego, co mówi nam organizm? Pan Rzechowski mówił, że jak czujesz, że masz ból, to nie idź po tabletkę przeciwko i na ból i od bólu głowy, tylko słuchaj organizmu, bo to jest informacja. I proszę Państwa, nie ma możliwości, to mówi jeden z profesorów medycyny, że zdrowie człowieka jest odbiciem zdrowego ekosystemu. Te zależności można na różny sposób opowiadać. Banalna rzecz, każdy uczył się o ogniwach bioróżnorodnych, ogniwach, w ogóle gdzie tam o bioróżnorodności dziś mówić, jak wszystko się unifikuje. Ale bioróżnorodności, proszę Państwa, ogniw jednego łańcucha życia. Zobaczcie, być może ci, którzy się interesują, jak dziś media, jak dziś ludzie nauki plączą, zawirusowują naszą świadomość. Słyszę nieraz, że mamy jakieś łańcuchy pokarmowe. Nie, jeden, proszę Państwa, jedno życie. I Hipokrates już rozumiał sens jednego zdrowia. To on nawoływał, żeby nasze pożywienie było lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Zależności, proszę Państwa, jakie są, to jest to normalna rzecz i też profesor medycyny, paryski profesor medycyny, co on mówi, proszę Państwa? To jest coś niesamowitego. Przecież u nas rolnictwo jest niepotrzebne, zwłaszcza to małe. Kula u nogi dla państwa. Żadna dziedzina ludzkiej działalności, nawet medycyna, nie ma tak wielkiego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo. Co to jest jedno zdrowie? A to jest, proszę Państwa, swoisty holizm. Bo nie może być tak, że my tak myślimy, że jak jestem chory, pójdę do lekarza, on mnie wyleczy. Ale czym? Jak? Skąd? Celem tego jest, tej koncepcji jest promocja zdrowia, dobrostanu, dobrego samopoczucia wszystkich stworzeń. Ale dlaczego to jest tak ważne, proszę Państwa? No dlatego, że mamy tylko jedno zdrowie, ale tych chorób to nie tysiące, już więcej niż tysiące. Wzrasta, proszę Państwa, lista przenoszonych patogenów. Przecież migrujemy. To wszystko, co się dzieje w Polsce, co dzieje się w miejscach, gdzie coś jest niewłaściwego, tam, gdzie śmierdzi, to przecież, proszę Państwa, na pewno są mykotoksyny. Zwierzęta, które żerują, one, jeśli tylko poczują, że jest coś nie tak, nogi zapas i zmieniają. Czy widzieliście, żeby ktoś
ze swojego mieszkania w bloku wyszedł, jak ma pleśń? Absolutnie nawet nie wie, że mu to wywołuje nowotwory. I proszę Państwa, koncepcja totalnej biobójczości to jest stałe tsunami, które atakuje nas. Superchwasty, proszę Państwa, to jest odpowiedź przyrody. Nie, nie tędy. Wywołaliśmy supermutację u tych chwastów i one dziś absolutnie gesko Zakiewicza. A już to oczywiście jest przemilczane, ale to, że mamy superoporne mikroorganizmy, no to jest ściana, przed którą stoi medycyna, ale przede wszystkim my sami. Bo co myśmy zrobili, proszę Państwa, przez tą mutację, to czort jeden wie. Bo ogniwa łańcucha życia jak idą od nas? Od nas, proszę Państwa, jak nikt nas nie skremuje, to nas mikroorganizmy rozłożą i one rozstrzygają o tym, co dalej pójdzie. Po 1984 roku, szóstym, tak, Czarnobyl, miało tam nie być życia. Tam dziś tętni życie roślin, zwierząt. Jak to jest? O co tu chodzi? To właśnie komórki, grzybki jednokomórkowe, one przy promieniowaniu gamma czują się tak, jak ja, kiedy jem chłodnik. Mogę jeść go cały rok. Oby tylko były dostępne składniki. I to promieniowanie obudziło to życie. Ale jaka dyrektywa ich tam przywiozła? Żadna nauka nie jest w stanie powiedzieć, jak długi czas anabiozy, uśpienia jest w świecie mikroorganizmów. To wszystko wokół nas jest. One są pierwszym ogniwem i ostatnim. I to, co proponujemy, to w miejsce biobójczości, biohigienizacja i bioasekuracja, która likwiduje przyczyny, a nie objawy. Ja, proszę Państwa, jestem też szczęśliwym przypadkiem tym, który nie dał sobie wyciąć, wyizotopować tarczycy. Żyje, jak widać. I tego roku, niestety, 5 maja miałem zawał i udar i nie poddałem się, bo nie było takiej potrzeby, żeby mi wstawiać po obserwacji, w cudzysłowie obserwacji trzydniowej, którą przedłużyłem nie 40 dni, tylko ponad 2 miesiące. I przychodząc na obserwację, przychodzi do mnie lekarz o godzinie 2:00 i mówi, no to panie Stanisławie, pojutrze umawiamy się na zabieg. Ja mówię, chwileczkę, ale ja przyszedłem na obserwację. Jaki jest program obserwacji? Co już na stół mam pójść? Ja jestem przekonany, że mój organizm jest tak oczyszczony, że nie ma co tam działać. I tak się stało. I proszę Państwa, chcemy likwidować objawy. To, co dziś na początku, jak wyszedłem pytać, to tak jest, proszę Państwa, chemia jest potrzebna, ale tylko w przypadku pożaru. Mamy robić wszystko, żeby tego pożaru nie było. I jest to możliwe. A czy jest to możliwe, zapytajcie na przykład tego pana, który ma soki wyciskane z własnego sadu, sadu, który nie zna chemii, który korzysta właśnie z takich naturalnych technologii. Żyjemy, proszę Państwa, w oceanie mikroorganizmów. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, gdybyśmy zakolorowali wszystkie mikroorganizmy, które są tu i muszą być w tym powietrzu, nie widzielibyście się między sobą. Na przykład na czerwony kolor, czy na granatowy. Nie ma takiej szansy, żeby wyjałowić. To jest niemożliwe. I zobaczcie, co nas dotyka dzień w dzień. 762, 868 podaję, bo to jest zawsze około na pewno, ale skoro tak, naukowcy amerykańscy wyliczyli, tyle razy na dobę jesteśmy zasiedlani przez wirusy, mikroorganizmy. Przecież zwariowalibyśmy, gdybyśmy tyle razy do lekarza biegali. Kto nas chroni? Pożyteczna mikroflora naszego organizmu. Jak to się dzieje, że ona może to zrobić? A tak to się dzieje, proszę Państwa, bo według profesora Teru Ohigi, na nieszczęście nie mikrobiologa, tylko biologa, ogrodnika, w latach 80., końcówka 70., kiedy prowadził badania w Uniwersytecie Ryukyu na wyspie Okinawa,
tak ułożył, taką tezę postawił, że tak świat mikroorganizmów się zorganizował. One tutaj są, proszę Państwa, od ponad 4,5 miliarda lat. One mają niesamowity sezam rozwiązań. Przez 4,5 miliarda lat zapisywały je. Mają świetnych archiwistów. I na każdą okazję są przygotowane. I tak to jest, że jest niewielka grupa. Nie przywiązujcie uwagi do 5%. Zaraz zrozumiecie, mam nadzieję, ci, którzy słyszą to po raz pierwszy, jak to działa. To działa, proszę Państwa, tak, że jeśli kisicie ogórki, to wszystkie, daj Boże, żeby Wam się zakisiły, ale to kiszą się dlatego, że te cwaniaki dla Was, dla nas robią świetną robotę. Ale czasami jeden słoik, mówimy, no coś ta żona miała jakieś brudne ręce. Nie, proszę Państwa, te same ręce, te same ogórki, ta sama woda. Tylko że tu dominowała w tym słoiku patogenna, chorobotwórcza mikroflora. Co to znaczy? One są zawsze dowódcami, które poprowadzą w stronę choroby, to te, które widzicie po swojej lewej stronie, lub w stronę naszej witalności. Ale witalności rośliny, zwierzęcia, wody, powietrza. A co to są te? Te mikroorganizmy, one przez te 4,5 miliardy lat wytworzyły sobie takie rozwiązania, które pozwalają im, jak maszynista, znaczy nie maszynista, ten suwniczy, przestawia sobie, że poleci w lewo albo w prawo pociąg na suwnicy. One dostosowują się, jeśli dominuje ta opcja, to wszystkie powodują, że tu w żadnym wypadku nie może nic zagnić. Tu będzie wszystko zdrowe. Ale jeśli kolejny dezodorant sobie puścimy, jeśli sobie pofarbujemy nienaturalną farbą włosy, no to prawdopodobnie, i nie tylko to, zjemy kolejne mięso, tak jak pani pierwsza mówiła, że tam jest ileś czegoś, co mięsem na pewno nie można nazwać, no to w ten czas, proszę Państwa, te cwaniaki biorą górę. A kiedy widać ich totalne zwycięstwo? Sepsa, proszę Państwa, to jest te 95% poddało się w naczyniach krwionośnych dowództwu patogennych. Godzina, dwie i pacjenta nie ma. Ale dlaczego godzina, dwie? Wiecie, że my mamy, ludzkość ma pretensję, że krótko żyje. Mamy co prawda średnio coraz dłużej, żyjemy 70, przeszło 70 lat. Ciekawe to jest, że w Polsce media, nauka nie mówi, jak to jest, że prymitywne cywilizacje, no nie takie prymitywne, bo na wyspie Okinawa trudno powiedzieć, żeby tam byli prymitywi, żyją około 100 lat. Kto im dokłada? Byłoby dobrze wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. I proszę Państwa, jeśli zrozumiemy, jak to funkcjonuje, to teraz popatrzcie, co to jest za tajemnica życia. Definicji, tak jak na początku powiedziałem, nie ma jednoznacznej definicji życia. Generalnie się tam różne znajdą, wiemy, o co chodzi, przepływ energii i tak dalej, ale proszę Państwa, zobaczcie, nie ma na kuli ziemskiej za sprawą geniuszu stwórczego miejsca na brak życia, bo jeśli zrozumiemy ten mechanizm, to wróci raj na ziemi. Nie będzie, proszę Państwa, mykotoksyn, nie będzie problemu infekcji, bo będziemy otoczeni przyjacielami. Wiedzcie o tym, że każdy organizm ludzki, zwierzęcy ma 10 do 100 razy więcej w sobie, na sobie mikroorganizmów jednokomórkowych, które są 10 do 100 razy mniejsze niż przekrój waszego włosa. Jeśli sobie uświadomimy, że taką menażerię nosimy w sobie, na sobie, to jak pójdziecie dziś do domu, to zobaczcie, jak wygląda taka nisza, jaką ja, wy jesteście, jedno- lub dziesięcioprocentowa. Kim jesteśmy? Nimi czy one nami? Kto kim rządzi? Jak można być biobójczym względem tego towarzystwa? Urwałem myśl i pójdziemy dalej. Nie,
przepraszam, zostańmy jeszcze przy tym wątku, bo chcę powiedzieć o tym mechanizmie, proszę Państwa, że tu na kuli ziemskiej nie ma miejsca na brak życia. Dlaczego? To powiedziałem, że jeśli tu zrozumiemy i będziemy wszyscy szli za Pan Brat, bo my musimy uznać, że prymitywi już dawno nam udomowili mikroorganizmy. Ponad 4000 lat korzystamy z siadłego mleka. Ale to przecież nie robi rolnik, czy brudne ręce rolnika, tak jak chciano wysterylizować wodę, płytki góralom, bo scypek nie może być bez płytek, zapominając o procesie fermentacji. Proszę Państwa, to jest potwierdzenie, że na kuli ziemskiej będzie pewnie funkcjonowało inne życie. Nie musi być takie coś jak korona życia w postaci człowieka. Bo popatrzcie, dzisiaj jest tak, że około 30% kobiet, mężczyzn w Polsce nie jest w stanie przekazać życia. Mamy sytuację taką, że noworodki mają choroby wieku dorosłego. Co 5 lat przybywa około 1% martwych stref w oceanach. W stref w oceanach, zwłaszcza tam, gdzie płynie woda z rzek, bo niesie azotyny, azotany, trutkę z pól, która idzie do wód gruntowych, oczywiście do naszych talerzy, bo przecież korzystamy z tej wody. I zobaczcie, jak to Stwórca fajnie stworzył. To nie jest kara Boża, że to się tak dzieje, że mamy 7 dzieciaków zalergizowanych na 10. To jest konsekwencja tego, że my nie rozumiemy lub nie chcemy rozumieć, co my robimy. I albo będzie mutować życie i być może my będziemy świetnie się czuli, tak jak się świetnie czują te w słoiku zagnitym. Może rzeczywiście tylko w smrodzie powinniśmy żyć, bo to być może będzie wspaniała przyszłość. I życie, proszę Państwa, na pewno, można powiedzieć, podporządkowuje się dominującej sile. To wszystko, co tu podaję, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, to jest kompletny bank genów. Do końca minionego wieku, rozczytano genom ludzki. Nauka jednoznacznie odczepiła się od koncepcji, że pochodzimy od jakiejś małpy, ale nauka została totalnie zaskoczona. Każdy genom ludzki ma ponad 2000 zwykłych drożdży piekarniczych. I jest to faktem. Ponad 80%, proszę Państwa, gdybyśmy mogli na ten stół jako, powiedzmy, jedną wagę dużą położyć wszystkich ludzi, postawić wszystkich ludzi, zwierzęta, rośliny i mikroorganizmy, to mikroorganizmy w myśl mikrobiologów ważyłyby 83%. Skoro my ich mamy 10 do 100 razy więcej w sobie, na sobie, skoro one tyle ważą, to kto wymyślił kopać się z koniem? Wiadomo jest, jaki efekt tego będzie. Taka Helicobacter pyroli, znaczy, jest Bacteroides deta, to w każdym organizmie ludzkim jest to nasza własna, znaczy to jest bakteria, która przychodzi do nas z zewnątrz, zasiedlana jest. My mamy takie enzymy, które trawią cukrów złożonych, około 99 enzymów, natomiast ta bakteria jedna daje niesamowitą ilość. To ona rozkłada te cukry złożone, żebyśmy nie wpadli w tarczycę. Ale powiedzcie, co ona zrobi, kiedy właśnie zjedliśmy antybiotyki? To jest gigantyczny potencjał naturalnych technologii. Tu, proszę Państwa, wszystko się mieści. W naszym przypadku probiotechnologii. Pan Rzechowski już mówił, co to jest probio, czyli wszystko pro, co służy życiu, wszystkie technologie, które służą życiu i wszystkie technologie, które niosą w sobie probiotyki. A co się tu stało? O. I teraz cały czas w mojej prezentacji, tak jak i wypowiedzi pana Żuchowskiego, będę odwoływał się do naszego mózgu, do naszej podświadomości, która nami rządzi. My tylko udajemy, żeby mieć twarz i idziemy za tym, co nam podpowiada nasza podświadomość. Często z lenistwa to się dzieje, bo wiemy, że pewnie coś źle wybraliśmy.
Prawie że hamletowskie pytanie, proszę Państwa. Żyć w izolacji od praw natury, czy w ich respektowaniu? Mówiłem o tym, że już sam fakt przyglądnięcia się, jak zachowują się zwierzęta, one do jakiego lekarza chodzą? No, czy one mają cywilizacyjne choroby przewlekłe? Tak dużo jak my, bo mamy. Mają, ale tylko te, które są w gettach. Te, które biegają w żywym terenie, niezamknięte. Wiecie, dlaczego tak jest, że one są w lepszej sytuacji? No dlatego, że one nie przerwały kontaktu z energią wszechświata. My weszliśmy w tworzywa i czujemy się genialnie, bo mamy postęp. Co powiedział Norwid o takim postępie? Czy tak chcemy wyglądać i tak będziemy postępować dalej? Takie góry po sobie zostawimy? Już o tym, o tej zależności mówiłem wcześniej, ale zobaczcie, proszę Państwa, jesteśmy absolutnie w otoczeniu sztucznych rzeczy. Układamy hierarchię niewłaściwie, budujemy relacje niewłaściwie. W mieście my nawet nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, czy dziś jest ranek, czy jest jakaś dobra pogoda, to jeszcze jak stoimy w takim blokowisku, rany boskie. I polecę Państwu przeczytać, czy może Państwu przeczytam, to jest laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1948 roku. Gdzie się podziała nasza mądrość, którą zastąpiła wiedza? Gdzie się podziała nasza wiedza, którą zastąpiła informacja? Dziś, proszę Państwa, wszyscy specjaliści wiedzą wszystko na temat paznokcia, na temat końca igły, ale nic nie wiedzą o całości. I tak się dzieje, proszę Państwa, że program telewizyjny dyktuje nam, co będziemy robić, jak przyjdziemy z pracy. Program komputerowy podpowiada, co mamy zrobić. Wszyscy mają dobre programy. I my nawet bardzo lubimy to, że nasze wnuki będą już od żłobka wychowywane, bo dziecko 2-3-letnie ma ileś, 30% dzieci ma w tym wieku już tablety. Proszę Państwa, to jest świetna rzecz. Tylko zauważcie, jak to jest. Każde narzędzie wyalienowuje się, wyobcowuje się, przeciwstawia się człowiekowi. Bo my się zachwycamy komputerem, bo mówimy, że jest szybki. Ma dużą pojemność. Ale przecież komputer jest atrapą mózgu. Przecież to jest tylko narzędzie. Dlaczego nie żądamy od nauki, żeby nam rozkliniła, jak to dziś powiedzieliby, co nasza energia myśli, co nasza myśl może zrobić, to tylko w tajnych instytucjach, w instytutach wojskowych ma to być? To przecież teleportacja, to przekazywanie myśli na odległość. Jest to normalne. O tym tylko czytamy jako fantazję. Słyszymy, pokazują nam w mediach, że jakiś człowiek był szybszy od komputera. No musi być szybszy, bo człowiek go stworzył, a nie komputer człowiek. Ale proszę Państwa, to, że Ziemia nie odtwarza zasobów, pewnie ktoś będzie dyskutował od którego roku, czy to jest prawdziwe, ale najważniejsze jest to, że my w większości uznajemy, że my nie mamy wpływu. Ale kto to nam zrobił? Kto to ukradł? Czy nie zastanawiacie się z czasem, z której planety, z kosmosu przemysł chemiczny przywozi pierwiastki? Naukowcy mówią, że wystarczy, jak użyjemy przyrody i przyroda wszystko dla nas zrobi. To jest, proszę Państwa, tak, że za 5-12 to może nawet już bliżej. My jesteśmy dziś w takiej sytuacji, jak siedzący na ostatniej gałęzi na szczycie drzewa i tnieją piłą przy pniu. Tak wygląda dziś sytuacja naszej cywilizacji, naszej ludzkości. To nie jest straszenie, to jest tylko po to, aby zastanowić się, czy możemy to zmienić. Możemy. Co się przyczyniło, że Ziemia nie odtwarza zasobów?
dla, tu pewnie rolników nie ma, ale czy zdajecie sobie sprawę, czym jest roślina? Jak Cyprian Kamil Norwid pisał o tym, że piękno jest na to, by zachwycało do pracy, a praca by się zmartwychwstało, to ja sobie wyobrażam, że on na pewno patrzył na roślinę. Bo piękno kwiatu, zapachu jest po to, żeby zachwycało do zapylania, a ta praca zapylającego pozwala zmartwychwstać. I zapominamy o tym, że roślina to jest taki byt, który stoi w jednym miejscu. Zapominamy o tym, że nasi dziadkowie, nasi rodzice mówili o tym, że ziemia to jest matka rodzicielka, krowa matka żywicielka. Ziemia jest matką rodzicielką. Siew to jest akt zapłodnienia. Gleba to jest łożysko, to jest macica. Nie można chemizować. Czy ja w życiu nie pomyślałbym, mam 5 dzieci, żebym żonę karmił chemią, kiedy była w ciąży. Pewnie to samo i wymyśleliście. Ale to jest rzeczywiście problem, bo to jest tak, że my, ja proszę Państwa też wierzyłem, ja zajmuję się tym od 10 lat z premedytacją, z przekonaniem, z drążeniem tematu. Jestem ekonomistą rolnikiem po SGGW, skończyłem studium menedżerów kultury, bardzo mi pomaga w mikroorganizmach i Międzynarodową Szkołę Biznesu na SGH. Zresztą obydwa roczne studia, studium podyplomowe. I chcę powiedzieć tak, że ta zielona rewolucja mnie też rajcowała wtedy, bo byłem przekonany, proszę Państwa, że głód na pewno ma szansę zniknąć, że rzeczywiście zagrożenie braku żywności ta rewolucja załatwi. Załatwiła, tylko wywołała problem braku dostępu do bezpiecznej żywności. Rewolucja doprowadzi do tonażowego bezpieczeństwa, ale już pan Żuchowski powiedział, proszę Państwa, ponad 80%. Mniej składników, witamin, ultra, mikro, makroelementów w warzywach, w płodach rolnych. To jest laureat Nobla, Nagrody Pokojowej Nobla, pan Norman Borlaug, Norwek, obywatel amerykański, który wierzył, jest ojcem chrzestnym tej zielonej rewolucji. I proszę Państwa, to jest dziś tragedia, ponieważ mamy obojętnie jaki rząd w Polsce chce, proszę Państwa, doprowadzić do zlikwidowania małych gospodarstw. Wyobraźcie sobie, co by było 1 marca przez te 5 lat 1939 roku, gdyby nie było rolników. Kto dzisiaj zupę mleczną dałby Batalionom Chłopskim? Gdzie byłaby krowa? Musimy kończyć, tak? Dobrze, pospieszymy. Proszę Państwa, to wszystko, co dziś jest wielkim problemem, to macie tu napisane. Ja tylko chcę wrócić, ponieważ niech nie zabrzmi to, że nam tylko małe gospodarstwa są potrzebne. Ale przypomnijcie sobie, że Związek Radziecki wygłodził miliony ludzi śmiercią głodową. Odeszli. Wpadli na pomysł, że 6 arów każdy może wziąć ogródka przyzakładowego. Nie wzięli oczywiście wszyscy, bo większość już nawet nie umiałaby w ziemi grzebać. Te 6-arowe działki dały, proszę Państwa, ponad 80% spożywanych owoców i warzyw, spożywanych, niesprzedawanych. O co chodzi u nas? Gdzie kupicie zdrowego wieprzka? A czy zdajecie sobie z tego sprawę? Postawcie tak pytanie tym odważnym, którzy GMO, bo GMO, proszę Państwa, jest potrzebne, ale nie uzurpujmy sobie prawa. To tylko mikroorganizmy potrafią mutować, wiedzą, co wziąć z organizmu człowieka, który pobrał antybiotyk. I po chwili mówią, aha, część padła, ale ta druga już umie się bronić. Proszę Państwa, chemia degradowała środowisko, ale syntetyczna biologia zdegraduje życie. Nikt nie wie, jak to będzie można odwrócić. No i przede wszystkim, czy my chcemy rzeczywiście oddać dziedzictwo natury. IPN to jest, proszę Państwa, Instytut Praw Natury. My musimy zdekodować nazwę, bo nikt nie chroni praw natury i wszyscy sobie absolutnie patentują, co chcą.
popatrzcie, co żeśmy sobie zrobili. Odrzuciliśmy wszystko, co Pani tu dziś polecała, słusznie. No i oczywiście dzięki temu mamy, proszę Państwa, to, czego nie chcemy mieć. Bo te 600 gram chemii spożywanej rocznie przeciętnie przez Europejczyka, to gwarantuje wysoką przyswajalność, czyli zasiedlanie się wszystkich toksyn. To jest powoli, powoli. Wszyscy rekomendują, że to jabłko cię nie zabije, ale jak ty zjesz jabłko, mleko, proszę Państwa, mleko, czy wy wiecie, co to jest mleko? Ile krowa kiedyś u gospodarza żyła? 12 lat. Mikroflora naszego układu dostosowała się do tego mleka, a wy codziennie macie jakieś coś, co w ogóle mlekiem nie jest. Także jeśli to tylko, proszę Państwa, ostatecznie nie z proszku, tylko to, co jest przefermentowane. Przelećmy, bo to są rzeczy, które... Proszę Państwa, co to jest ta biologizacja rolnictwa? Popatrzcie, kto to rekomenduje, bo to nie jest tak, że my, uzurpatorzy, żeśmy sobie to wymyślili. Opracowano, proszę Państwa, przez ponad 400 naukowców, zatwierdzone to jest niestety przez prawie 60 rządów, może coś tam przybyło. Współczesny model rolnictwa nie jest w stanie podołać potrzebom żywnościowym w sensie bezpieczeństwa, bo to, że będziemy mieć tony buraków i mleka, nic to nie da. Biologizacja jest to przenoszenie, proszę Państwa, tego wszystkiego, co pozwala funkcjonować organizmowi przez człowieka na zewnątrz, właśnie do technosfery. To jest między innymi GMO, ale my mówimy o biologizacji, która stosuje naturalne, biologiczne czynniki do stabilizowania wydajności. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ekologiczne musi drogo kosztować. Ekologia w Polsce jest gettem dla rolników. Ci, którzy stosują naturalne technologie, proszę Państwa, ci, którzy stosowali ileś lat, mówimy, że jesteśmy 10, ten rok bez wody susza, gruszki, proszę Państwa, tak jakby ktoś tam dowoził wodę. Zboża przez miedzę, u jednego są, u drugiego nie ma. To jest już sprawdzony sposób, proszę Państwa, funkcjonowania. Chcę tylko pokazać, żebyście to wy również wpływali na to, że gleba to jest, proszę Państwa, fabryka, biologiczna fabryka. To wszystko tam się dzieje i nie można tego potraktować chemią. Mamy lęk, państwa krzyczą, że jest emisja gazów cieplarnianych. No ale przecież ktoś, kto jest w szkole podstawowej i wie, jaki jest obieg węgla, to z części stałej musi być utleniony. Skąd się bierze ten tlenek węgla? No na pewno ze spalania węgla kamiennego, ale głównym dostarczycielem jest rolnictwo, bo przenawożone utlenia materię organiczną i nie ma próchnicy. Z materii organicznej musi pójść proces rozkładu i humifikacji, mówiąc językiem naukowym, czyli wytworzenia próchnicy. Jak jest próchnica, pochodzę z Małopolski, Brzostek, powiat dębicki, to jest dość taki mocno pagórkowaty czy półgórzysty miejscami teren. Padał deszcz, proszę Państwa, tak jak i dzisiaj, ale nigdy nie zabierał gleby. Gleba zabierała wodę. Dziś byle deszcz zabiera glebę. Mikrobiom. Jak mówiłem o tym, że odkryto ileś mikroorganizmów w naszym genomie, pochodzenie części genów, to proszę Państwa, dziś świat nauki dochodzi do tego, że mikrobiom, biofilm to są, proszę Państwa, tak jakby rój pszczół. Jedne stoją na straży, drugie karmią mamę, matkę. To samo z naszym biofilmem, to samo jest z naszym mikrobiomem, pod warunkiem, że dominuje probiotyczna mikroflora. I zobaczcie, to jest nie nasze stwierdzenie, tu z pośpiechu nie podałem źródła, ale dziś nauka wie, że mikroflora jelitowa to jest ludzką wersją ryzosfery. Co tam będzie żyło z mikroorganizmem, jak tam nasypiemy tony azotu? Azot jest kancerogenny absolutnie względem każdego życia. I to, proszę Państwa, co była mowa o probiotykach. Jeśli stosujemy probiotyki, czyli probiomy, tu gdzieś na platforma prezentuje probiomy, bo między innymi współpracuje z nami,
to są symbiotyki. Co to są symbiotyki? To jest połączenie probiotyki i probiotyku i prebiotyku. I jeśli one są w glebie, to mamy, proszę Państwa, pierwotniaki, nicienie, wazonkowce, mamy dżdżownice. No. I życie podporządkowuje się właśnie dominującej sile, ale ludzkiej myśli. To tylko myślący rolnik może zrobić. Bo jak nie myśli, to on wie, bo mu program w telewizji mówi, program integrowanej ochrony roślin mówi, że już teraz zastosuj chemię. No oczywiście to on tego nigdy nie zrobi. Tak jak przedtem pan Rzechowski wspominał z XVIII wieku odkrycie, czym jest cukrzyca, to jest laureat Nagrody Nobla z 1905 roku, proszę Państwa. No i o tym mleku mówiłem. Dlaczego z tego nie korzystaliśmy? Dlaczego nie korzystamy? To jest, proszę Państwa, metr sefr probiotyków. Bardzo często ludzie dzwonią do nas i mówią, czy mogę dać córce, która jest w ciąży, probiotyk wasz, esencję probiotyczną. A pani piła kwaśne mleko? Tak. A chleb na zakwasie? No cały czas był. No to pani jadła probiotyki? Nie. Rodzice nie kupowali probiotyków? Nie. To jest probiotyk. To jest probiotyk. Nauka, proszę Państwa, nie jest w stanie zrobić, bo to polega na konsorcyjności. Myśmy się nauczyli, że musi być jedna bakteria. Nie. Jedna to jest pikuś. To tak jak aktimelki. 3/4 bakterii pomnożone do bilionowej ilości, które nic nie daje. I tu, proszę Państwa, naszą zasługą jest, że my mówimy, że probiotyki należą się również glebie, roślinie, a nie tylko człowiekowi i zwierzęciu. I to kończąc, bo za chwilę dochodzę do końca, że muszę już skończyć, to kończę. Podaję, bo rzadko kiedy się dowiecie u lekarzy, jak pobierać probiotyki. Nigdy na siedząco, nigdy na pełny żołądek, nie na leżąco, tylko na stojąco, wcześniej wypić trochę 3/4 letniej wody, przepłukać to wszystko i probiotyk jest potrzebny, proszę Państwa, poza żołądkiem. Tam jest około 3/4 treści, to są mikroorganizmy. To właśnie tamten błonnik jest super potrzebny, błonnik dla człowieka, ale muszą być tam mikroorganizmy. I szczególnie kobiety, jeśli będą w ten sposób stosować, a mają jakieś tam złogi, będą, tak to biologia poukłada, częściej niż mężczyźni biegać do toalety, ale to tylko możecie być szczęśliwe z tego powodu, że coś zaczyna działać. Bioasekuracja. Jajek, proszę Państwa, nie można było myć do czasu rozbicia, kiedy było użytkowane. Ale dlaczego? Nikt nie wiedział. Biofilm, proszę Państwa, jabłka. Jaki biofilm mają, jak 40 razy opryskane? Nie można było myć jabłek. Dziś myje się, ale dziś można myć, proszę Państwa, skutecznie, między innymi przy pomocy 1-3% pożytecznej, probiotycznej mikroflory i ta woda nie śmierdzi, ona może i miesiąc być płukana, wszystko jest okej. I to, co, proszę Państwa, jest najważniejsze, bo ktoś zapytał, ale jak to się opłaca? Jest tu pierogarnia, zapytajcie ich. Pierwszy szok, to jest młody człowiek, który prowadził, słyszał nas, przystępował do Polskiej Izby, nie wierzył nam. Do jednego garnka identycznego do drugiego włożył ileś tam kilogramów, tyle samo ziemniaków konwencjonalnie uprawianych i naszych, naturalną technologią. Po ugotowaniu tam, gdzie były naturalnymi technologiami, było 10% więcej ziemniaków. To co wy kupujecie? I 7% mniej obierek, bo mechanicznie obiera. Ziemniaki uprawiane przy pomocy probiotyków są uśmiechnięte, radosne, niezapadnięte oczka, cieniutka skóreczka i idzie to. Popatrzcie, stać ich na to, że mogli temu rolnikowi dać tyle razy więcej. Ale dlaczego to mogli zrobić? Bez tych ziemniaków, bez tych naturalnie wytwarzanych komponentów, bo to dotyczy również i trzody, mleka i tak dalej, nie mogli przekroczyć Rubikonu kilkunastu, 14, 17 dni przydatności do spożycia. Dziś ponad 30 dni. Bez chemii. No i kończąc, proszę Państwa, to jest zbawienna rzecz, bo to już przede wszystkim mówi świat nauki. Mam nadzieję, że to kiedyś do Polski dotrze. Najważniejsze jest to, że
mamy szansę na samowystarczalność, ponieważ mamy szansę mieć żywność dla ludzi, nie na rynek, proszę Państwa. I to każdy wie, że jeśli będziemy mieć samowystarczalne rodziny, to będzie gwarancją suwerenności Polski. My wiemy, że dziś żyjemy w takim czasie, że mówią nam, że zysk to nie kradzież, bo nie jest kradzieżą, zakładam, że nie. To ekonomia, która niestety może kłamać. Bo co to jest, proszę Państwa, wzrost produktu krajowego brutto? To ile aptek kiedyś było? To, że dziś na każdym rogu ulicy jest apteka, to jest rozwój? Jaki to jest rozwój? Co to jest za medycyna, że choremu jest potrzebny lekarz, a żeby lekarz przeżył, są potrzebne kolejki chorych? To jest chora medycyna. Co opłacamy biletami? I teraz, proszę Państwa, do naszej głowy. Biletami Narodowego Banku Polskiego codziennie. Co chcemy wybrać? Popatrzcie, tu możemy pójść ścieżką biobójczości, może być wszystko na odwrót. I to jest, proszę Państwa, faktem. Około 50 tysięcy gospodarstw jest użytkownikami tej technologii, ale naturalnych technologii jest około 300 tysięcy. Jest to możliwe. Już kończę, już przepraszam. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, czy chcemy wybrać, jak idziemy do sklepu, likwidację objawów, czy przyczyn. Ale to ja wam tego nie podpowiem, to wy musicie to sobie zdecydować. I tu celowo napisałem bezstronne, bo my mówimy, że ta Temida jest ślepa. Nie, ona ma zasłonięte oczy, żeby była bezstronna, nie ślepa. I na ślepo nie wybierajmy. Dziękuję bardzo.